Niech Pan darzy Was pokojem. Poniedziałek, 34 tygodnia, okresu zwykłego. W dzisiejszej Ewangelii Jezus siedzi na placu świątynnym, siedzi niedaleko skarbony i patrzy, jak wszyscy ludzie, ale również i bogaci wrzucają swoje ofiary do tej skarbony. I przy okazji zauważa też pewną wdowę, która wrzuca tam dwa pieniążki, czyli Niewiele. Niewiele. Pozornie niewiele, bo tak może się wydawać komuś, kto nie zna całej jej historii, jak my dowiadujemy się później, wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie. I Chrystus widzi, widzi ten jej gest, ale przede wszystkim widzi jej wiarę i jej zaufanie względem Pana Boga. I kiedy patrzymy na pierwsze czytanie, możemy zobaczyć, jak to zaufanie Panu Bogu, jak ta wiara może się realizować w naszym życiu, nie tylko poprzez ten aspekt finansowy. Izrael jest w kolejnym niebezpieczeństwie teraz. Jest to niewola babilońska. Ostatnio słuchaliśmy o Antiochu-Epifanesie, o wpływie kultury greckiej. Teraz no, trochę cofamy się i mamy piąty wiek przed Chrystusem, mniej więcej mamy podbój babiloński. Mamy króla Nabuchodonozora. On jest tym, który najechał Jerozolimę, który ją podbił, który ją zniszczył, a stamtąd ludzi uprowadził. I na swój dwór bierze jako pomocników, jako doradców tych młodzieńców, którzy rokują właśnie, że będą mądrzy, że będzie można ich wykształcić i będzie można z ich mądrości i z ich wykształcenia korzystać. I mamy tych czterech. Daniela, Hananiasza, Miszaela i Azariasza. I Daniel postanowił aby nie kalać się potrawami królewskimi. Czyli są na dworze króla, mają się teraz uczyć, mają się kształcić, potem będą zdawać egzamin, czy będą dopuszczeni do, do tego, żeby być doradcami króla. I jednocześnie, będąc na tym dworze, mają jeść to, co tam dają wszystkim. Dla nich są to również potrawy nieczyste i dlatego on nie chce się kalać. Czyli stawia wszystko na jedną szalę. Mógłby powiedzieć: Jesteśmy daleko od Jerozolimy, jesteśmy w niewoli, wszystko nas usprawiedliwia, okoliczności, taka sytuacja jest, no co mamy zrobić? Ale on faktycznie mówi: Tego nie będę jadł i wchodzi w taki układ ze strażnikiem, że on będzie im przynosił warzywa, czyli właśnie to, co mogą jeść, tamto będzie sobie brał, czyli trochę dla strażnika właściwy układ. Chociaż ten strażnik na początku się boi, bo mówi, król zobaczy, że zmarnieliście, że schudliście, że może nawet zachorowaliście i konsekwencje poniosę również i ja. Daniel przekonuje go, że wszystko będzie dobrze. I faktycznie strażnik zabierał więc ich potrawy i wino do picia, a podawał im jarzyny. Jak się okazało, Pan Bóg im błogosławił, mimo że jedli tylko same jarzyny, byli zdrowi, ich wygląd też był właściwy i dzięki Panu Bogu otrzymują jeszcze te umiejętności. Są mądrzy, są tymi, którzy potrafią zaskoczyć króla, a potem stać się jego doradcami. Zaryzykowali wszystko. Tak jak ta wdowa zaryzykowała, wrzuciła te dwa pieniążki, tak i oni teraz ryzykują na początku życia, ale. Przede wszystkim, żeby być wierni Panu Bogu i Jego prawom, i okazuje się, że wygrali. Nie dosyć, że dobrze wyglądają. Tutaj mamy ten słynny post Daniela, oparty tylko i wyłącznie na pewnych warzywach gotowanych, ale tu nie chodzi o zdrowie, tu nie chodzi o urodę, ale przede wszystkim w tym, co dzisiaj czytamy, chodzi o zaufanie Panu Bogu. Dzisiaj do tego jesteśmy zaproszeni, a tych czterech młodzieńców z Danielem na czele. Są dla nas przykładem. Ta wdowa jest dla nas dzisiaj wzorem i przykładem, aby zaufać Panu Bogu, aby pozwolić mu się poprowadzić i aby przede wszystkim od Pana Boga otrzymać to wszystko, co On chce nam dać, bo On jest naszym największym skarbem i największym bogactwem. Pan z wami, niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.